o ludobójstwie na Wołyniu i byłych Kresach południowo-wschodnich trzeba mówić. Trzeba też mówić o tym, jakie były relacje wewnątrz II Rzeczpospolitej między Polakami a Ukraińcami, o polityce, która nie zawsze była prowadzona w sposób poprawny, o dyskryminacji Ukraińców w niektórych częściach kraju, o ograniczaniu szkolnictwa, o akcji pacyfikacyjnej, która miała miejsce, wskutek której spalono szereg grekokatolickich cerkwi i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim trzeba po prostu mówić uczciwie, bo to jest część naszej historii, polskiej i ukraińskiej. No a tylko budując naprawdę możemy liczyć na to, że te relacje polsko-ukraińskie będą poprawne. Więc mam nadzieję, że finalnie ten zły pomysł nie zostanie zrealizowany i ludobójstwo na Wołyniu będzie nadal w podręcznikach nazwane w sposób właściwy i tak, żeby każdy uczeń wiedział o tym, co się wówczas działo na tamtych A terenach. A co się dzieje teraz w kwestii ekshumacji? No bo mieliśmy te znalezione szczątki w Późnikach. Według mojej wiedzy nic się nie dzieje, chociaż ja oczywiście nie mam wiedzy jakiejś takiej bieżącej dotyczącej działań obecnego rządu, ale myślę, że się nic nie dzieje, bo po pierwsze jeszcze wówczas, kiedy przed zmianą premiera, no, czekaliśmy na odpowiedź ze strony ukraińskiej w sprawie przeprowadzenia ekshumacji, prawda? Bo po tym, jak zostały znalezione szczątki, to wystąpiliśmy o możliwość ekshumacji i pochówku. Do momentu zmiany premiera nie nadeszła odpowiedź. Myślę, że w tej chwili... Nie nadejdzie. Myślę, że w tej chwili no nie ma dobrej atmosfery do tego, żeby podejmować takie tematy. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.